Nowy Testament, odwrócenie kolejności od świętości do pracy. W Starym Testamencie na początku była praca, a potem odpoczynek. No logiczne. Najpierw praca, i to dużo pracy, 6 dni, a potem odpoczynek. W Nowym Testamencie 3. przykazanie w brzmieniu pamiętaj, abyś dzień święty święcił, oznacza w praktyce pamiętaj, abyś święcił niedzielę, czyli dzień pański, Dominika, który nie kończy tygodnia, tak jak w Starym Testamencie, ale zaczyna. I tu znajduję argument do tego, żeby odwrócić tę kolejność. Najpierw świętość, najpierw Pan Bóg, a wszystko, jak będzie Pan Bóg na pierwszym miejscu, to się, to wszystko będzie na swoim miejscu. Prawda? To jest ta logika. Czyli od świętości zaczynamy. Od Dominiki, od Dnia Pańskiego zaczynamy. A potem jest 6 dni. Odwrotna kolejność. Niedziela jest pierwszym dniem tygodnia. Oznacza to najpierw bądź święty, następnie dobrze pracuj. I tu mamy niespodziankę. Geniusz świętego Benedykta. On we właściwej kolejności ustawił sprawę. Ora, et labora. Najpierw się módl, a później pracuj. I to jest niesłychanie nowotestamentalne podejście do sprawy. Konsekwentnie, jeżeli człowiek święty jest, to już się nie ma co martwić o jakość pracy, sposób pracy. To jest ustawione, że się tak wyrażę. Stąd to jest kręgosłup dekalogu człowieka, chrześcijanina, który chce się trzymać dekalogu. Święty Benedykt odwrócił kolejność starotestamentalną, według której powinien powiedzieć pracuj i módl się. Ale przyjął porządek Nowego Testamentu. Módl się i pracuj. Ponadto, jeśli ktoś będzie się modlił, no właśnie, to będzie dobrze pracował. Podobnie postępował, moim zdaniem, Jan Paweł II. Był to przede wszystkim człowiek modlitwy, czego nie ukrywał, a następnie pracy. Nieprawdopodobnej. I tak mi się wydaje, że to jest klucz do interpretacji życia Jana Pawła II. Warto zauważyć, że o ile Stary Testament pracę kojarzy z 6 dniami tygodnia, a święto z Dniem Świętym, właśnie to święty Benedykt jeszcze wprowadza coś nowego, mianowicie no, można się modlić w czasie pracy. Prawda? To znaczy te dwa wymiary, praca i modlitwa, się przenikają. I to jest duch Benedykta Świętego, nie przypadkowo patrona Europy, ale tego pierwszego, który, bez którego tożsamość Europy, mówimy teraz, prawda, o tych filarach chrześcijańskich Europy, to jest filar chrześcijański, kultury europejskiej. Teraz ja jednak zapytam o czas, bo mogę to streścić, a mogę dalej. Kierowniczkę. Mogę już w tej chwili zakończyć. Dobrze, czyli jeszcze troszkę. Generalnie teraz chcę powiedzieć o takim dwukroku człowieka świętego. Raz w jedną stronę, raz w drugą, ale to nie jest to samo. Może to, ponieważ ma to sens bardzo praktyczny,
to spróbuję to przedstawić. W Nowym Testamencie świętość można właściwie utożsamiać z miłością Boga, miłością praktykowaną, miłością urzeczywistnianą. Miłość jest miarą świętości. Jest to różnica akcentów, a nie prostego przeciwstawienia. W starotestamentalnym pojmowaniu świętości Bóg jawi się jednocześnie jako ten oddzielony od świata, ale dzięki temu także jako interweniujący w świecie, jako stwórca i opatrzność. Miarą świętości nie jest wyłącznie oderwanie od świata. To tylko pierwszy krok, który umożliwia nam uzyskanie wolności. W pierwszym kroku świętości, kiedy kierujemy się do Boga, udowadniamy, że jesteśmy stworzeniami wolnymi. Wolnymi, aby wyruszyć ku Bogu, nie po to, aby z Nim pozostać. I tu będę prosił o sprostowanie, jeżeli bym błądził. Ale na razie powiem, co mam na myśli. Oderwanie od świata jest po to, aby po niezbędnym swoistym przeszkoleniu w zakresie wiary, nadziei i miłości oraz zasileniu łaską Bożą podjąć się udziału w misji Chrystusa wobec ludzi. W Nowym Testamencie Bóg, Stwórca i Opatrzność, okazuje się w największym stopniu Bogiem miłością i miłosierdziem. Bogiem, którego Syn, stając się człowiekiem, drogą krzyża i zmartwychwstania, zbawia ludzi. A więc to jest Bóg, który interweniuje, który przychodzi. My sobie wyobrażamy świętość jako ten, który uciekł od utrapień na tym świecie i tam będzie, w niebie już będzie na łóżeczku leżał albo innych jakichś przyjemności doznawał. Chcę powiedzieć, że to jest błędna interpretacja. W islamie troszkę jest takie wyobrażenie, ale moim zdaniem jest to błędna interpretacja. Cały sens od razu, żeby dać Państwu klucz. Jak człowiek święty umiera, to powinniśmy sobie pomyśleć, o, ten w niebie to dopiero będzie halował. Jeżeli Jan Paweł II zmarł, to ile on dopiero teraz pracuje? Jeżeli ojciec Pio, jeżeli dobrze pamiętam, on zapowiadał, że dopiero po śmierci będzie aktywny. Tak? A więc nie ma odpoczynku dla świętych w niebie. I prowokacja moja polega na tym, że tu na pewno ojciec profesor mnie tu zgani za chwilę, bo prowokacja w dobrej wierze. Jak? No bo to nie jest test z Biblii, tylko z rzymskiej tradycji. Pochodzi wyrażenie, jak ktoś umrze, requiescat in pace. Niech odpoczywa w pokoju. Nie zgadzam się. Święty człowiek w niebie nie odpoczywa. Tylko on to jest taki ruch. Najpierw ku Panu Bogu i ta więź powinna być jak największa i pełna, ale im większa i pełniejsza więź, tym bardziej Pan Bóg mówi, tak, kochasz mnie, jesteś ze mną, tak? Jesteś moim uczniem, to musisz iść do ludzi i pomagać im. Do roboty. Sprawdź to. Jeżeli byśmy pojmowali wyłącznie świętość jako taką no, piękno duchostwo, no bo rozmyślać od Panu Bogu to jest coś piękniejszego niż o żubrach, niż o dżownicach, prawda? To jest najszlachetniejszy przedmiot. No i się rodzi w nas pięknoduch, prawda? Ja jestem od wyższych rzeczy, do wyższych rzeczy stworzony w innym znaczeniu niż to święty Stanisław Kostka powiedział. I w związku z tym ja jestem zwolniony od tych brzydkich rzeczy tego świata, od tych typów zakazanych,
prawda, których, no Panie Boże, stworzyłeś, ale mnie, no, ja z Tobą, a nie z tymi ludźmi, prawda, bo ja jestem święty. A Pan Bóg mówi, sprawdzamy, jak w kartach, sprawdzamy. Do tych, którzy potrzebują, jak Matka Teresa, by tutaj pewnie mi przytaknęło, do tych opuszczonych i najtrudniejszych ludzi. To jest ta weryfikacja w świętości. Bo właśnie tak Pan Bóg działa. No jeżeli, na jakiej podstawie nie mielibyśmy naśladować tej misji zbawczej Boga, który przychodzi, jak za pośrednictwem Chrystusa umarł za nas, no to ta świętość w tym drugim kroku to jest naśladowanie Chrystusa w zwrocie ku ludziom. Najpierw do Pana Boga zgodnie z przykazaniem. A w drugim natychmiast kroku idziemy do ludzi. Proste. Prosty przepis, jak przepis na placek. Przepis na świętość. Do Pana Boga i do ludzi. I chyba na tym skończę. Dziękuję.